Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Tomasz Frankowski, Janina Ochojska, Władysław Kozakiewicz. Zarząd Platformy Obywatelskiej podjął ostateczne decyzje dotyczące list wyborczych Koalicji Europejskiej tworzonej przez PO, PSL, SLD, Nowoczesną i Zielonych. Zgodnie z ustaleniami koalicjantów, PO wskazała kandydatów na 7 jedynek, a pozostałe ugrupowania w Koalicji Europejskiej otworzą 6 list, po 3 jedynki przypadły PSL i SLD. Ani Nowoczesna, ani Zieloni nie wskazały żadnego kandydata na pierwsze miejsca list wyborczych. Kogo wskazał Grzegorz Schetyna? Znak zapytania. Na Pomorzu jedynką będzie obecny europoseł PO Janusz Lewandowski. Kaury zmierzy się z Anną Fotygą z PiS jedynka partii rządzącej. Z drugiego miejsca z PO wystartuje wdowa po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, Magdalena Adamowicz. Ostatnie miejsce na liście w tym okręgu ma przypaść obecnemu eurodeputowanemu Jarosławowi Wałęsie. W kujawsko-pomorskim otworzy były szef MSZ Radosław Sikorski. Z ostatniego miejsca tej listy startować ma poseł Krzysztof Brejza. Sikorski zmierzy się z Kosmą Złotowskim z PiS. Jedynką w okręgu obejmującym województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie ma być były piłkarz, reprezentant Polski i zawodnik Jagiellonii Białystok Tomasz Frankowski. Ostatnie miejsce przypaść ma B. Marszałkowi województwa Jackowi Protasowi. Frankowski zmierzy się z Karolem Karskim z PiS. W Wielkopolsce listę otworzy była premier i minister zdrowia Ewa Kopacz. Miejsce piąte ma przypaść obecnemu europosłowi PO Adamowi Szejnfeldowi. Kopacz zmierzy się ze Zdzisławem Krasnodębskim z PiS. W województwie lubelskim z drugiego miejsca na liście wystartuje posłanka PO, była minister sportu Joanna Mucha. Jedynką z ramienia Koalicji Europejskiej będzie Krzysztof Hetman, PSL, a z PiS-u Elżbieta Kruk. Na Podkarpaciu na drugim miejscu listy będzie obecna posłanka PO Krystyna Skowrońska. Jedynkę zajmuje Czesław Siekierski, PSL, a z ramienia PiS, Tomasz Poręba. W okręgu obejmującym województwa małopolskie i świętokrzyskie, jedynką ma być obecna europosłanka PO Róża Tchun, która zmierzy się z Beatą Szydło. Z miejsca piątego z listy K startować ma obecny europoseł Bogusław Sonik. Listę na Śląsku otworzy były premier Jerzy Buzek. Na miejscu trzecim ma być posłanka Mirosława Nykiel. Buzek zmierzy się z Jadwigą Wiśniewską z PiS. W okręgu obejmującym województwa dolnośląskie i opolskie jedynkę zaproponowano założycielce Polskiej Akcji Humanitarnej Janinie Ochojskiej. Drugie miejsce listy ma zajmować senator Jarosław Duda. Schetyna powiedział, że miejsce na liście zaproponowano również Władysławowi Kozakiewiczowi. Ochojska ma zmierzyć się z Anną Zalewską, choć ta propozycja wciąż jest dyskutowana. W okręgu obejmującym województwo zachodniopomorskie i lubuskie dwójką listy ma były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jedynkę zajmuje Bogusław Liberacki, SLD, a z ramienia PiS, Joachim Brudziński. W Łódzkiem z trzeciego miejsca listy ma startować Joanna Skrzydlewska. Na liście znajdzie się też M. Inna obecna posłanka Dorota Rutkowska. Jedynką K będzie Marek Belka, SLD, a PiS, Witold Waszczykowski. W Warszawie z drugiego miejsca wystartować ma szef PO na Mazowszu Andrzej Halicki.
Trzecie miejsce na liście przypadło byłej szefowej klubu Nowoczesnej, obecnie posłanki klubu PO-KO Kamili Gasiuk-Pihowicz, a piąte obecnemu europosłowi PO Michałowi Boniemu. Ta układanka okazała się najtrudniejsza. Jedynką będzie Włodzimierz Cimoszewicz, SLD, a PiS, Jacek Syryusz-Wolski. Trwają rozmowy z Dariuszem Rosatim, by przyjął drugie miejsce na liście mazowieckiej, na tej liście znajdzie się też Danuta Hubner. Jedynką będzie Jarosław Kalinowski, PSL, a PiSu, Adam Bielan. Warszawska układanka. Schetyna powiedział, że sprawa okręgów mazowieckiego i warszawskiego nie jest jeszcze zamknięta, listy będą uzupełniane. W Warszawie od początku wiadomo było, że jedynką ma być Włodzimierz Cimoszewicz, to miejsce z puli SLD. Z kolei dwójką miała być Ewa Kopacz. Problem w tym, że była premier startować z drugiego miejsca nie chciała. Stąd jej przeniesienie do Wielkopolski, które budzi nie tylko emocje, ale przede wszystkim piętrzy problemy. Platforma chce dla siebie zachować dwójkę w stolicy, stąd w tym miejscu znalazł się Andrzej Halicki, który miał startować z okręgu numer 5, czyli reszty województwa mazowieckiego. Kamila Gasiuk-Pihowicz będzie trójką, bo chociaż jest w klubie PO-KO, to dla Platformy wciąż jest obca. Danuta Hubner, 5 lat temu pierwsza na liście, była brana pod uwagę, ale w Platformie podniosły się głosy, że dwoje kandydatów z podobnym życiorysem, wywodzącym się z dawnego PZPR, zajmujących dwa pierwsze miejsca w Warszawie, to przesada. Ludowcy walczą w stolicy o ostatnie miejsce. Chcą 10. Dla Władysława Teofila Bartoszewskiego. PSL bardzo pilnuje tego miejsca, bo poza pierwszymi także i ostatnie miejsca na listach dają duże szanse na mandat. To miejsca bardzo chętnie zaznaczane przez wyborców. PiS też nie ma jeszcze gotowych list. Mimo, że Prawo i Sprawiedliwość już zaczęło kampanię i planuje kolejne konwencje regionalne, to też nie ma jeszcze gotowych list. Wciąż nie ma pewności, skąd wystartuje Patryk Jaki, a i z Dolnego Śląska docierają ciekawe informacje. Pojawiają się plotki, że jednak reforma edukacji i protesty nauczycieli jest większym problemem niż partia rządząca chciałaby przyznać. Jedynka we Wrocławiu dla Anny Zalewskiej zaczęła być ponownie rozpatrywana,